No hej, witam Was ponownie. W tym filmie będę chciał Wam pokazać system Labouchere i odwzorujemy sobie właśnie warunki te 50 na 50. Co to oznacza? Warunki 50 na 50 jest to nic innego jak rzut monetą, czyli jeżeli będziemy rzucać na przykład monetą, to w dłuższej serii takich rzutów zawsze będziemy oscylować gdzieś właśnie w okolicy takiej, że będziemy mieli około 50 reszek i około 50 orów. Natomiast w krótkich seriach jest to, wygląda to zupełnie inaczej. W krótkich seriach może być na przykład, nie wiem, większa ilość reszek lub mniejsza ilość orów lub odwrotnie. Natomiast ta sekwencja 50 na 50, ona dopiero występuje, jeżeli jest naprawdę jakaś długa seria i w tej długiej serii właśnie będziemy oscylować, będziemy zbliżać się do tej wartości pół na pół. No i teraz będziemy chcieli właśnie sobie zasymulować te warunki i zobaczymy, jak to działa. Oczywiście ja nie mogę nikomu gwarantować, że jest to jakiś, nie wiem, bardzo wyjątkowy system, który zamieni na przykład jakąś strategię, która nie działała, w strategię działającą. Ewentualnie, tak jak zostało to wspomniane, że niezarabiający trader stanie się zarabiającym. Także wolę dmuchać na zimno i ostrzec Was, że jednak każda metoda zarządzania kapitałem, każdy system to jest poniesienie pewnego ryzyka. Natomiast w tym momencie uważam, że jest to bardzo, bardzo interesujące zagadnienie, ponieważ o zarządzaniu kapitałem właśnie na podstawie Labouchere jeszcze nikt nie słyszał, jest bardzo mało informacji na ten temat, tym bardziej jest to niedostępne jakby dla osób, które grają na rynku Forex. Stąd też warto przeprowadzić różne dodatkowe testy i możemy być jako jakby tacy pionierzy, którzy zaczną posługiwać się tym systemem, a działa on naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o rynek Forex. Aczkolwiek nie mogę tutaj niczego gwarantować. A zatem zaczniemy sobie jeszcze raz tak z takim symulatywnym depozytem 1000 dolarów. Będzie to para walutowa euro USD, interwał M15. No i oczywiście będziemy stawiać stop loss, będziemy stawiać take profit i w tym przypadku również zysk będzie taki sam jak i strata. Będzie ona w odległości 20 pipsów, czyli 20 punktów na rynku Forex. I wykorzystamy sobie do otwierania, co ciekawe właśnie, wykorzystamy sobie do otwierania transakcji mechanizm orzeł i reszka, który uważam, że najlepiej właśnie odwzoruje te warunki. Ja może sobie teraz w tym momencie troszeczkę przewinę ten wykres, zobaczymy, żeby był w innym miejscu. Jeszcze chwilka. Powiedzmy, że gdzieś tutaj. Do rzucania monetą wykorzystam sobie orzeł i reszka online, czyli taką stronę. Ja może się przełączę, Wam pokażę, tak? Będziemy sobie tutaj właśnie rzucać monetą. Teraz wrócę jeszcze na wykres i wyjaśnię jeszcze kilka podstawowych kwestii. Otóż rozpoczniemy nasz trading na podstawie sekwencji liczb 1, 2, 2, 1, 2, 2. Otóż skąd się bierze ta sekwencja, bo było też takie pytanie na forum, ja je starałem się już wyjaśnić, wiem, że je wyjaśniłem, ale mimo wszystko zdaję sobie sprawę, że wiele osób jeszcze o tym nie wie i nie do końca to rozumie. Otóż ta sekwencja liczb 1, 2, 2, 1, 2, 2 to jest nic innego jak rozbicie jednego mini lota na mniejsze mikroloty. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład dysponujecie 1K depozytu i wiecie, że możecie podjąć decyzję inwestycyjną i otworzyć transakcję na przykład wolumenem jednego mini lota. No i w tej sytuacji, jeżeli wy otworzycie taką transakcję jednym mini lotem, to macie dwie możliwości. Albo wygracie, albo stracicie. Natomiast dzięki systemowi Labouchere
My robimy coś takiego, że właśnie tego minilota rozbijamy na mniejsze transakcje, tak? Na mikroloty. I dzięki temu suma zysków i strat z tych mikrolotów właśnie daje nam ten sam obrót, tak, co suma, co ten jeden minilot. Czyli to jest tak jak z założenia, natomiast może się okazać, żeby wypracować jakby zysk z tych mikrolotów, może się okazać, że będziemy musieli wykonać więcej transakcji. Natomiast no, takie są założenia tego systemu, czyli tego jednego minilota my rozbijamy na jednego mikrolota, dwa mikroloty, znowu dwa mikroloty, jednego mikrolota, dwa mikroloty i dwa mikroloty. W sumie całość daje nam jeden minilot. No i właśnie od takiej właśnie sekwencji liczb będziemy zaczynali. A zatem to, co obecnie mamy, czyli pierwszą liczbę tego ciągu liczbowego, sumujemy z ostatnią liczbą, czyli w tym przypadku jest 1 i 2, czyli pierwszą transakcję otwieramy trzema mikrolotami. I kierunek tej transakcji obieramy sobie właśnie na zasadzie rzutu monetą. Ja teraz przełączę się na stronę, rzucę monetą, klikam, mamy orzeł. Czyli ustalamy sobie, że jeżeli będzie orzeł, to będzie transakcja na long, jeżeli to będzie ryżka, to będzie transakcja na short. A zatem wracam sobie z powrotem do wykresu. Mieliśmy orła, czyli otwieram sobie transakcję na long, otwieram sobie longa i otwieram go trzema mikrolotami. Tak, i zobaczymy, co się będzie działo. I widzimy, że w tym przypadku żeśmy stracili, tak? A zatem dopisuję sobie tą liczbę 3 do mojego ciągu. Czyli mamy 1, 2, 2, 1, 2, 2 i ostatnia będzie 3. I teraz sumuję pierwszą i ostatnią cyfrę, czyli jeżeli dodamy 1, dodać 3, czyli mamy 4, a zatem kolejną transakcję otwieramy 4 mikrolotami. Natomiast kierunek znowu wylosujemy sobie za pomocą rzutu monetą. A widzimy, że wypadła nam reszka, a zatem w tym momencie będziemy otwierać short. Ja tu się przełączę, otworzę sobie shorta wielkości 4 mikrolotów i zobaczymy, co się stanie dalej. Będziemy powoli przewijać ten wykres. No i widzimy, że znowu żeśmy stracili. A zatem do tego ciągu znowu dopisujemy sobie liczbę 4, a więc mamy 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3 i mamy 4. I znowu sumujemy pierwszą i ostatnią liczbę ciągu, a zatem 1 plus 4 to mamy 5. I kolejną transakcję otworzymy sobie 5 mikrolotami. Kierunek transakcji oczywiście wylosujemy sobie za pomocą rzutu monetą. I mamy reszkę, czyli ponownie będziemy sprzedawać. Także otwieram transakcję na sprzedaż wolumenem 5 mikrolotów. No i w tym momencie widać, żeśmy wygrali. A zatem usuwamy liczbę z naszego ciągu, usuwamy liczbę pierwszą i ostatnią, czyli otrzymujemy znowu 1, 2, 1, 2, 2, 3 i w tym przypadku znowu ponownie, jeżeli sumujemy pierwszą i ostatnią cyfrę, mamy 5, a zatem kolejną transakcję ponownie będziemy otwierać 5 mikrolotami. Kierunek transakcji losujemy, orzeł, czyli to będzie long, przełączam się z powrotem, otwieramy 5 mikrolotów i czekamy na wynik naszej transakcji. Widzimy, że żeśmy stracili znowu tym razem, a zatem musimy tą piątkę dopisać do naszego ciągu liczbowego, czyli mamy 2, 2, 1, 2, 2, 3 i 5 i ponownie sumujemy pierwszą i ostatnią, a zatem mamy 7. Kolejna transakcja będzie 7 mikrolotów. Kierunek sobie wylosujemy. Orzeł, czyli będziemy kupować 7 mikrolotów, kupujemy. Zobaczcie, ponownie żeśmy stracili, a zatem liczbę 7 znowu musimy dopisać do naszego ciągu, czyli mamy 2, 2, 1, 2, 2, 3, 5 i 7, tak? Sumujemy pierwszą i ostatnią, czyli mamy 9,
A zatem kolejna transakcja będzie 9 mikrolotów. Losujemy sobie kierunek. Reszka, czyli ponownie sprzedajemy, tak? Tak, i dajemy 9 mikrolotów. Ja może sobie to trochę już zwężę, bo wychodzimy poza wykres. No i tym razem widzimy, że żeśmy zarobili, a zatem znowu usuwamy pierwszą i ostatnią liczbę z naszego ciągu i zostaje nam 2, 1, 2, 2, 3, 5 i kolejna transakcja będziemy otwierać w wielkości 7 mikrolotów. Losujemy kierunek, orzeł, czyli kupujemy. 7 mikrolotów, a zatem patrzymy, jak się rozwinie sytuacja. Straciliśmy, czyli siódemkę musimy dopisać do naszego ciągu. 2, 1, 2, 2, 3, 5 i 7 dopisane, tak? Sumujemy pierwszą i ostatnią i znowu mamy 9 mikrolotów. Teraz losujemy kierunek, orzeł, czyli będziemy kupować. 9 mikrolotów na kupno i patrzymy, jak się rozwija sytuacja. No i tym razem żeśmy zarobili, czyli kasujemy pierwszą i ostatnią cyfrę, czyli mamy 1, 2, 2, 3, 5. Jeżeli zsumujemy pierwszą i ostatnią, to mamy 6 mikrolotów, czyli kolejna transakcja to jest 6 mikrolotów. Losujemy sobie kierunek. Orzeł, czyli będziemy znowu kupować. Tak, 6 mikrolotów, kupujemy. Patrzymy, co się wydarzy. Widzimy, że tym razem żeśmy stracili. Także szóstkę dopisujemy do naszego ciągu. 1, 2, 2, 3, 5, 6. Tak, i sumujemy. Pierwsza i ostatnia cyfra to jest 7, czyli kolejna transakcja jest 7 mikrolotów. Losujemy kierunek. Orzeł, znowu kupujemy, 7 mikrolotów i z tym razem znowu żeśmy zarobili, a zatem kasujemy pierwszą i ostatnią cyfrę, zostaje nam ciąg 2, 2, 3, 5, pierwsza i ostatnia cyfra, jeżeli sumujemy, to daje nam ponownie 7 mikrolotów, a zatem kolejna transakcja, to otwieramy ją 7 mikrolotami. Losujemy sobie kierunek, oczywiście. Reszka, czyli będziemy sprzedawać. Sprzedajemy 7 mikrolotów. I patrzymy, co się dzieje. Widzimy, że w tym momencie żeśmy zarobili, czyli kasujemy pierwszą i ostatnią cyfrę. Zostaje nam 2 i 3. Przepraszam. Jeżeli dodamy sobie te 2 plus 3, wychodzi nam 5, a zatem kolejną transakcję otwieramy 5 mikrolotami. Kierunek sobie wylosujemy. Orzeł, czyli kupujemy. I patrzymy, co się dzieje. No i w tym przypadku żeśmy stracili, a zatem dopisujemy tą piątkę do naszej sekwencji, czyli będzie 2, 3, 5 i teraz pierwsza i ostatnia będzie 2 plus 5, czyli mamy 7 mikrolotów, kolejna transakcja 7 mikrolotów. Losujemy kierunek, orzeł, czyli kupujemy, 7, patrzymy, co się dzieje. I ponownie zobaczmy, żeśmy stracili, czyli znowu dopisujemy tą siódemkę do naszego ciągu, czyli mamy 2, 3, 5, 7, jeżeli pierwszą i ostatnią dodamy, czyli mamy 9, kolejna transakcja jest 9 mikrolotów, losujemy kierunek, reszka, czyli sprzedajemy 9 mikrolotów, patrzymy, co się dzieje. Zarobiliśmy, czyli usuwamy dwie pierwsze cyfry i mamy znowu 3 i 5, a zatem jeżeli 3 dodamy, 3 do 5 mamy 8, czyli kolejna transakcja jest 8 mikrolotów. Losujemy sobie kierunek,
orzeł, czyli kupujemy 8 mikrolotów. I zobaczcie, w tym momencie żeśmy zarobili, kasujemy pierwszą i ostatnią, nic nam nie zostaje, zakończyliśmy cykl transakcyjny. Cykl transakcyjny zakończyliśmy zyskiem 6 dolarów. Nie jest to zbyt duży, ale musimy wziąć pod uwagę, że naprawdę wykonaliśmy dużo transakcji i system spełnił swoje zadanie, ponieważ wyprowadził jakby w całej tej serii transakcji nasz rachunek na plus. I o to właśnie chodzi, żeby za każdym momentem, za każdym cyklem moglibyśmy zarobić. Na tym właśnie polega Labusher Management System. No ale dobra, ktoś powie, że to jedna seria taka transakcji, tak, żeśmy przeprowadzili taką jedną serię transakcji. Co to jest, tak? No to może zróbmy sobie jeszcze jedną taką serię tych transakcji. Jeszcze raz sobie rozpiszemy sekwencję liczb 1, 2, 2, 1, 2, 2. Tak samo sobie jeszcze raz wykorzystamy rzut monetą. No i może ja sobie przewinę trochę ten wykres. Tak, jeszcze gdzieś w jakiś inny moment. Wezmę tutaj, puszczam, nie wiem gdzie jesteśmy, tak żeby to było jak najbardziej wiarygodne. No i w tym momencie znowu rozbijamy tego naszego jednego minilota na te cyfry, na te właśnie mikroloty. Jeden mikrolot, dwa mikroloty, dwa mikroloty, jeden mikrolot, dwa mikroloty, dwa mikroloty. Zsumujemy sobie pierwszą i ostatnią, czyli mamy 3 mikroloty. No i teraz sobie jeszcze raz kierunek wybierzemy transakcji. Rzucam monetą, mamy orzeł, a zatem otwieramy ponownie longa. Ja sobie otworzę tego longa. Tak, 3 mikroloty. No i przewijamy, patrzymy co się dzieje. No i tym razem żeśmy wygrali. Tak, czyli odejmujemy nasze cyfry. Pierwszą i ostatnią kasujemy. Zostaje nam sekwencja 2, 2, 1, 2. I teraz jeżeli zsumujemy pierwszą i ostatnią, w takim razie mamy w tym momencie 4 mikroloty i kolejną transakcję otwieramy 4 mikrolotami. Musimy sobie wylosować tylko kierunek. Orzeł, czyli znowu mamy na baj. No zobaczymy. 4 mikroloty. No i patrzymy, co się nam wydarzy. No i żeśmy akurat przegrali, tak? Czyli dopisujemy 4 do naszej sekwencji. Znowu 2, 2, 1, 2, 4. Ja wiem, że to jest takie trochę uciążliwe, tak? Te 2, 2, 1, 2, 4. My sobie tak mówimy, dlatego bardzo dobrze sobie korzystać tutaj z kartki papieru, jeżeli nie mam jakiegoś automatu do tego. Ale można spokojnie z kartki papieru korzystać. Nie jest to żaden w jakiś sposób skomplikowane. No i teraz dodajemy sobie ostatnią i pierwszą, czyli mamy 6 mikrolotów, czyli kolejna transakcja będzie 6 mikrolotów. Losujemy sobie kierunek. Orzeł, zobaczcie, znowu mamy na baj, tak? No nic, tak jak nam pokazuje losowanie. 6 mikrolotów na baj. No i patrzymy, co się stanie. Przewijamy. No, zarobiliśmy, czyli kasujemy pierwszą i ostatnią. Zostaje nam sekwencja 2, 1, 2. Czyli jeżeli dodamy pierwszą i ostatnią, to mamy 4 mikroloty, czyli kolejną transakcję znowu 4 mikrolotami. Losujemy kierunek. Orzeł, zobaczcie, znowu na baj, tak? Ale mamy szczęście. 4 mikroloty na baj. Zobaczymy, co się wydarzy. No, niestety straciliśmy, czyli dopisujemy. 2, 1, 2 i dopisujemy 4, tak? I później sumujemy pierwszą i ostatnią, czyli 6. Kolejna transakcja, 6 mikrolotów. Rzucamy monetą. Zobaczcie, cały czas nam orzeł się trafia. No nic. Control buy, 6 mikrolotów. Idziemy. Znowu żeśmy stracili, tak? Czyli znowu dopisujemy. Mamy 2, 1, 2, 4, 6. I pierwszą i ostatnią sumujemy, czyli mamy 8. Kolejna transakcja, 8 mikrolotów. Losujemy kierunek. Reszka, czyli teraz na sell, tak? 8 mikrolotów na sell. Tak.
i patrzymy, co się wydarzy. Zarobiliśmy, kasujemy pierwszą i ostatnią, czyli mamy sekwencję 1, 2, 4. Jeżeli dodamy pierwszą i ostatnią, czyli 5 mikrolotów, będzie kolejna transakcja. A zatem losujemy ponownie kierunek. Orzeł, czyli otwieramy na baj 5 mikrolotów. Tak. Co się nam wydarzy? Zobaczcie, zarobiliśmy, a zatem kasujemy pierwszą i ostatnią. Słuchajcie, zostaje nam dwa. Jeżeli jest taka sytuacja, że nam zostaje jedna cyfra, to po prostu ona jest pierwsza i ostatnia i podejmujemy decyzję właśnie inwestycyjną na podstawie tej cyfry, czyli kolejna transakcja będzie dwa mikroloty. Losujemy sobie kierunek. Reszka, czyli sprzedajemy dwoma mikrolotami. I zobaczymy, co się wydarzy. No i słuchajcie, straciliśmy, tak? Czyli to dwa musimy dopisać do naszej sekwencji. I znowu mamy, zobaczcie, dwie cyfry. Pierwsza i ostatnia, czyli kolejna transakcja będzie czteroma mikrolotami. Losujemy sobie kierunek. Reszka, czyli na sprzedaż. Cztery mikroloty na sprzedaż. No i zobaczcie, i w tym momencie żeśmy zarobili, czyli kasujemy pierwszą i ostatnią i znowu nie mamy nic, czyli widzicie, zakończyliśmy kolejny cykl jakby transakcyjny z wykorzystaniem zarządzania kapitałem Labusher. No i w tym momencie nasz zysk wzrósł do 1020 dolarów. Ja wiem, że być może nie jest to jakiś taki spektakularny zysk, tak? Natomiast no, musimy wziąć pod uwagę to, że my gramy tutaj mikrolotami. Może jeszcze zróbmy sobie tak, że przeprowadzimy sobie może jeszcze jedną serię taką, tak? Żeby nie było. Czyli znowu damy sobie sekwencję 1, 2, 2. Tak, 1, 2, 2 i zobaczymy, jak urośnie nasz kapitał. Założeniem właśnie tego, ja wcześniej wspomniałem, że 50 na 50, tak, to są jakby odwzorowane warunki losowe, tak, rzutu monetą. Natomiast, że w jakiejś dłuższej serii, tak, tych transakcji, w dłuższej serii tych rzutów, zawsze będziemy gdzieś oscylować wokół zera. Oczywiście, słuchajcie, nie dotyczy to systemu Labusher. Dotyczy to wtedy, jeżeli gramy na przykład każdą transakcję stałym wolumenem, to dopiero wtedy będziemy oscylować w dłuższej serii transakcji wokół zera. Jeżeli zastosujemy właśnie system Labusher, to on ma za zadanie właśnie poradzić sobie właśnie z tą przypadłością tego i zawsze w każdej serii wyprowadzić naszą serię transakcji na plus za pomocą manipulacji tymi wolumenami. I manipulacja tymi wolumenami właśnie odbywa się na tej zasadzie, że dodajemy i odejmujemy te wolumeny, zwiększamy i obniżamy i dzięki temu właśnie możemy wychodzić na koniec każdej serii na plus. No takie są niestety założenia tego systemu i myślę, że są bardzo fajne i dobre. No ale okej, dla osób, które nie do końca jeszcze dowierzają, przeprowadzimy sobie może kolejną serię transakcji, kolejny cykl w zasadzie. Ja sobie może przewinę, tak, ten wykres jeszcze w jakieś inne miejsce. Dalej może jeszcze, tak, żeby gdzieś tam, nie wiem, chybił trafił, żeby schwycić jakieś inne warunki rynkowe. No, powiedzmy, że jesteśmy gdzieś tutaj, tak. I ponownie zaczynamy, skończyliśmy tamten cykl i teraz ponownie zaczynamy znowu z tą samą sekwencją liczb, czyli 1, 2, 2, 1, 2, 2. A zatem będziemy mieli pierwszą transakcję otwartą trzema mikrolotami. Musimy sobie tylko wylosować kierunek. A zatem losujemy, a mamy reszkę, czyli będziemy sprzedawać trzema mikrolotami. Tak, idziemy. No i w tym momencie żeśmy zarobili, a zatem usuwamy pierwszą i ostatnią. Zostaje nam tylko 2, 2, 1, 2. Czyli pierwsza i ostatnia, jeżeli sumujemy, daje nam 4 mikroloty. Losujemy sobie kierunek transakcji. Orzeł, czyli będziemy kupować.
4 mikroloty kupujemy. No i widzimy, że znowu żeśmy zarobili. Znowu kasujemy pierwszą i ostatnią. Zostają nam tylko 2 i 1. Jeżeli je zsumujemy, zostaje nam 3, czyli kolejna transakcja będzie 3 mikrolotami. Losujemy sobie kierunek. Orzeł, czyli będziemy kupować 3 mikrolotami. I zobaczymy, co się... Zobaczcie, znowu żeśmy zarobili. No i w tym momencie kasujemy pierwszy i ostatni cyfrę, zostaje nam 0. A zatem w tym momencie akurat bardzo szybko zakończyliśmy cykl transakcyjny. Ten cykl transakcyjny nam dał, w sumie żeśmy zarobili już $39. Także, no widzicie, ja, jeżeli ktoś by chciał na przykład, nie wiem, grać na interwale M15 właśnie w ten sposób, to polecam robić taki cykl, jeden dziennie taki cykl transakcyjny, ponieważ no czasami może nam to wyjść trochę więcej tych transakcji i będziemy musieli spędzić więcej czasu, a czasami się to dużo szybciej skończy. No i co, może jeszcze raz spróbujemy, jeszcze raz zobaczymy. Mam nadzieję, że Was to nie nudzi. Zobaczymy jeszcze raz, przewiniemy sobie ten wykres gdzieś dalej, tak żebyśmy mieli już taką naprawdę pewność, tak, że to działa, czy to nie działa. Dobra, zostawiamy tutaj, zaczynamy znowu od sekwencji. To będzie 1, 2, 2, 1, 2, 2. Tak, czyli standardowo otwieramy pierwszą transakcję 3 mikrolotami, ponieważ pierwsza i ostatnia to jest suma pierwszej liczby i ostatniej jest 3. Losujemy sobie znowu kierunek, orzeł, czyli kupujemy 3 mikroloty. Patrzymy, co się dzieje. Zarobiliśmy, tak, czyli kasujemy pierwszą i ostatnią. Zostaje nam 2, 2, 1, 2. Czyli w tym momencie odpalamy kolejną transakcję 4 mikrolotami. Mam nadzieję, że już wiecie, skąd to wynika, tak? Pierwsza i ostatnia cyfra, tak, tego ciągu. Pierwsza jest 2, ostatnia jest 2, zatem mamy 4 mikroloty. Losujemy sobie kierunek. Orzeł, czyli będziemy kupować. Kupujemy 4 mikroloty. No i patrzymy, co się stanie, tak? No i straciliśmy, tak? Czyli rozpisujemy znowu 2, 2, 1, 2 i na końcu mamy 4. Sumujemy pierwszą i ostatnią, czyli 6 mikrolotów, będzie kolejna transakcja. Losujemy sobie kierunek. Orzeł, czyli będziemy kupować. 6 mikrolotów kupujemy. Widzicie, zarobiliśmy w tym momencie, czyli kasujemy znowu pierwszą i ostatnią. Zostaje nam 2, 1, 2. Czyli kolejna transakcja będzie 4 mikrolotami. A zatem losujemy kierunek. Reszka, czyli sprzedajemy. 4 mikroloty. No i patrzymy, co się będzie działo. Zobaczcie, straciliśmy, czyli nie ma tak, że zawsze zarabiamy, tak? Straciliśmy i damy 2, 1, 2 i 4. Kolejna transakcja to będzie 6 mikrolotów. Losujemy kierunek, orzeł, czyli kupujemy 6 mikrolotów. Straciliśmy, zobaczcie, tak? Czyli kolejna sekwencja liczb będzie 2, 1, 2, 4, 6, tak? Czyli następna transakcja będzie 8 mikrolotów. Losujemy kierunek, orzeł, czyli znowu kupujemy 8 mikrolotów. Zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczcie, straciliśmy po raz kolejny, tak? Czyli trafiliśmy na taką serię strat, to znowu musimy wyjść, tak? Z tego będziemy wychodzić za pomocą właśnie Labusher, czyli dopisujemy 8 do naszego ciągu. 2, 1, 2, 4, 6, 8, tak? I kolejna transakcja będzie otwarta 11 mikrolotami, ponieważ przepraszam, 10, tak? Ponieważ pierwsza liczba i ostatnia to, jeżeli zsumujemy, daje nam 10. Losujemy sobie kierunek, orzeł, czyli kupujemy 10 mikrolotów, czyli to w sumie jeden mini lot tak naprawdę.
Zobaczymy. Zobaczcie, znowu żeśmy stracili, czyli musimy dopisać 2, 1, 2, 4, 6, 8 i 10, czyli kolejna transakcja to będzie 12 mikrolotów. Losujemy sobie kierunek. Reszka, czyli tym razem będziemy sprzedawać, tak? Ctrl S, damy 12. No i patrzymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że trafimy na taką dłuższą serię strat, tak że będziemy mogli widzieć, jak się ten system zachowuje. No ale zobaczymy, jak to wygląda, tak? No i słuchajcie, znowu żeśmy stracili, tak? Czyli znowu dopisujemy, tak? Tą dwunastkę, czyli mamy 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10 i słuchajcie, 12 teraz, tak? Czyli kolejna transakcja będzie 14 mikrolotów, bo mamy 2 plus 12, czyli jest 14. Losujemy sobie kierunek. Orzeł, czyli kupujemy, tak? 14 mikrolotów musimy kupić, tak? No i patrzymy, co się wydarzy. Będzie zysk? Tak, mamy zysk w tym momencie, czyli kasujemy pierwszą i ostatnią. Czyli sekwencja zostaje nam 1, 2, 4, 6, 8, 10, tak? I kolejna transakcja będzie otwarta 11 mikrolotami, ponieważ sumujemy pierwszą i ostatnią liczbę ciągu, co daje nam 11. Ponowny raz losujemy, reszka, czyli będziemy sprzedawać. Ctrl S, tak, 11. Sprzedajemy. Zobaczcie, zarobiliśmy, czyli kasujemy pierwszą i ostatnią. Zostaje nam 2, 4, 6, 8, tak. No i jeżeli dodamy 2, dodać 8, czyli mamy 10 mikrolotów. Kolejna transakcja, 10 mikrolotów. Kierunek reszka, czyli sprzedajemy. 10 mikrolotów. Patrzymy. Znowu żeśmy zarobili, tak? Kasujemy pierwszą, ostatnią. Zostaje nam 4 i 6. Jeżeli dodamy 4 i 6, to również mamy 10 mikrolotów, także wychodzi nam to samo. Kierunek transakcji orzeł. Tym razem kupujemy. Tak? Kupujemy. Widzimy, żeśmy zarobili, tak? W tym momencie. I kasujemy czwartą i ostatnią cyfrę i zostaje nam 0. I widzicie, znowu zakończyliśmy nasz cykl transakcyjny, a zobaczcie, zysk jest w tym momencie 45 dolarów. Także system ten, jak widzicie, ma na celu zawsze wyprowadzić nas na plus. Jest tak sprytnie skonstruowany, jest tak zwanym systemem progresywnym, tak, że ta progresja właśnie polega na tym, że odejmujemy niektóre cyfry, wolumeny, niektóre wolumeny dodajemy. Natomiast zwróćcie uwagę na coś takiego, jeżeli wy handlujecie takim klasycznym money management, kiedy na przykład jeżeli wygracie, to wy podnosicie wolumen transakcji, jeżeli przegracie, to wy obniżacie wolumen transakcji, to w tym momencie zobaczcie, jak karkołomnie jest to skonstruowane i w jaki karkołomny sposób wy odrabiacie swoje straty. Zobaczcie, że w tym momencie wy odrabiacie straty z zmniejszonym wolumenem, no co trwa bardzo długo, no i praktycznie jest niemożliwe, tak? Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę system Labouchere, to on dostosowuje jakby te wolumeny transakcji do właśnie tych określonych strat, tak? Kiedy trzeba odejmuje, kiedy trzeba dodaje i o tym wam to i system Labouchere właśnie o tym wszystkim mówi, wskazuje wam dokładny moment, kiedy należy odjąć ten wolumen, wskazuje wam moment, kiedy należy dodać ten wolumen i zobaczcie, że my nie odejmujemy wolumenu po stracie my go dodajemy, natomiast to dodawanie tego wolumenu nie jest tak krytyczne jak w martingale, tak? Nie dochodzi tutaj do takich sytuacji, że musimy, nie wiem, podnieść na przykład wolumen transakcji z 8 lotów do 16. Absolutnie, zobaczcie, ta progresja jest tutaj bardzo wolna, tak? Bardzo łagodnie ona przebiega. No i właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie zawsze wyprowadzić każdy cykl transakcyjny na plus. Jeżeli wam się podoba ten system, jeżeli uważacie go za odkrycie,
piszcie na naszej grupie Zakazane Strategie. Zapraszam Was też do komentowania, no i do próbowania, do grania, do wdrażania tego systemu. Szczególnie jest on przydatny dla osób, które grają w sposób ręczny, mają czas. Osoby, które grają w sposób automatyczny, no niestety automat, który podałem na grupie, jest jedynym automatem, który jest w tej chwili dla mnie dostępnym. Natomiast zachęcam koderów jakby do rozbudowywania, ponieważ kod tego automatu jest otwarty, także można tutaj dodać różne inne możliwości generowania transakcji. A zatem dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!